Rozdział dziesiąty. Chłopcy pędzili w stronę miasteczka, półżywi z przerażenia. Od czasu do czasu rzucali za siebie trwożne spojrzenia, jakby w obawie, że są ścigani. Każdy pień, wynurzający się na drodze, przybierał w ich oczach groźną ludzką postać, a wtedy dech zamierał im w piersiach. Gdy mijali domki na skraju miasteczka, ujadanie zbudzonych psów dodało im skrzydeł u nóg. Żebyśmy się tylko dostali do tej starej. Garbarni, zanim padniemy, wykrztusił Tomek, dysząc po każdym słowie. Ja już nie mogę, biec dalej. Ciężkie sapanie haka było jedyną odpowiedzią. Z oczyma utkwionymi w cel, dobywali resztek sił. Garbarnia była coraz bliżej. Wreszcie wpadli razem w otwartą bramę i z uczuciem niewysłowionej ulgi runęli na ziemię całkowicie wyczerpani. Okrył ich bezpieczny mrok zabudowania. Powoli uspokoili się nieco. I Tomek szepnął. Hak, powiedz, co teraz będzie? Jeśli doktor Robinson umrze, to kogoś powieszą. Tak myślisz? Myślę? Ja to wiem z całą pewnością. Tomek zastanawiał się przez chwilę. Ale kto o tym powie, Hak? My? zapytał. Zwariowałeś? A jeżeli stanie się coś takiego, że tego Indianina nie powieszą, to co wtedy? Wtedy on nas prędzej czy później zamorduje, zatłucze na śmierć. To pewne jak amen w pacierzu. Właśnie tak samo sobie pomyślałem. Jeżeli już ktoś ma donieść, to niech to zrobi Potter, jeśli jest taki głupi. On i tak jest wiecznie pijany. Tomek nic nie odpowiedział. Myślał nad czymś głęboko. Nagle szepnął. Hak. Przecież Potter nic o tym nie wie. Więc jak może oskarżyć Joeego? Dlaczego nie wie? Bo dostał po głowie i leżał nieprzytomny. On nic nie widział. Sądzisz, że mógł coś widzieć? Jezus Maria, Tomek, masz rację. A zresztą kto wie? Może tak oberwał, że sam się już nie pozbierał. Co hak? O, co to to nie. Był zalany, dobrze to widziałem. Gdy mój stary jest pijany, to może mu się nawet dzwonnica na łeb zwalić i nic mu nie będzie. Sam to mówi. Tak samo jest z poterem. Gdyby ktoś dostał taki cios na trzeźwo, już byłoby po nim. Ale z pijakami to zupełnie inna sprawa. Po chwili namysłu, Tomek odezwał się. Hak, czy potrafisz trzymać język za zębami? Tomek, przecież wiesz, że obaj musimy milczeć. Ten Indianin to diabeł wcielony. Jeżeli go nie powieszą, a my piśniemy choć dwa słowa, utopi nas bez skrupułów, jak parę kociaków. Słuchaj, musimy złożyć przysięgę, że nie puścimy pary z ust. Masz rację, Hak. Tak będzie najlepiej. Podnieś rękę i przysięgnij, że. O nie. W tym wypadku taka przysięga nic nie da. To dobre przy jakichś głupstwach, na przykład z dziewczynami, bo te i tak w końcu wszystko wypaplają. Ale w takiej poważnej sprawie przysięga musi być zrobiona na piśmie i podpisana własną krwią. Tomek z zachwytem przyklasnął pomysłowi, który był głęboki, ciemny, budzący grozę i jak najbardziej odpowiedni do nocy, otoczenia oraz okoliczności, w jakich chłopcy się znaleźli. Podniósł z ziemi małą, czystą deszczułkę, którą zauważył w świetle księżyca, wyciągnął z kieszeni kawałek ołówka, usiadł w miejscu oświetlonym przez księżyc i przygryzając język, z trudem nagryzmolił następujące słowa. „Hack Finn i Tomek Sawyer przysięgają, że o tej sprawie nie pisną ani słówka i niech zaraz trupem padną, jeżeli się wygadają. Hak był pełen podziwu dla Tomka za jego łatwość pisania i piękny styl. Wydłubał szpilkę z klapy marynarki i już miał ukłuć się w palec, gdy Tomek zawołał. Stój! Nie rób tego. Szpilka jest z miedzi. Może być na niej grynszpan. Co to jest grynszpan? Trucizna. Wiesz już, połknij tylko, a zobaczysz. Tomek odwinął nitkę z jednej ze swych igieł, po czym obaj ukłuli się w duży palec i wycisnęli po kropelce krwi. Po długim gnieceniu, tomkowi udało się napisać małym palcem początkowe litery swojego imienia i nazwiska. Potem pokazał hakowi, jak się pisze H i F. Akt przysięgi został zatwierdzony. Wśród groźnych ceremonii i potężnych zaklęć zakopali deszczułkę pod ścianą. Uznali, że teraz usta mają zamknięte na kłódkę, a klucz do niej został wyrzucony. Jakaś postać przekradła się przez otwór po drugiej stronie zrujnowanego budynku, lecz chłopcy jej nie zauważyli. Tomek, szepnął Hak. Czy już na zawsze będziemy musieli milczeć? A jak myślałeś? Jasne, że tak. Cokolwiek się stanie, musimy trzymać język za zębami. Inaczej padniemy trupem. Zapomniałeś o tym? Tak, tak, wiem. Nagle, tuż po drugiej stronie muru, parę kroków od nich, jakiś pies zawył przeciągle i złowieszczo. Przywarli do siebie śmiertelnie przerażeni. Dla którego z nas wyje? Ledwo dosłyszalnie szepnął hak. Nie wiem. Wyjrzyj przez otwór, prędko. Nie, ty wyjrzyj. Ja nie mogę, hak. Nie mogę. Proszę cię, Tomek. O, znowu. Boże dzięki ci, szepnął Tomek. Znam głos tego psa. To ból pana Harbisona. Co za szczęście. O mało nie umarłem ze strachu. Byłem przekonany, że to bezpański pies. Pies zawył znowu. Chłopcy ponownie zamarli z przerażenia. O Boże! To nie jest pies Harbisona, wyszeptał pobladły Hak. Patrz, Tomek, patrz. Dzwoniąc zębami ze strachu, Tomek przyłożył oko do otworu. Ledwie dosłyszalnie szepnął. Hak. To jakiś obcy pies. Tomek, jak myślisz, dla kogo on wyje? Któremu z nas wróży śmierć? Z pewnością nam obu, bo przecież jesteśmy razem. Tomek, rany, wybiła nasza ostatnia godzina. Nie mam wątpliwości, dokąd pójdę po śmierci. Byłem wielkim grzesznikiem. Nie ma dwóch zdań. Ja nie jestem lepszy. To wieczne chodzenie na wagary i niesłuchanie starszych. A mogłem być grzeczny jak sit. Ale skąd nie chciało mi się? Ale teraz przysięgam, że jeżeli wyjdę z tego żywy, to przez całe życie będę chodził do szkółki niedzielnej. I Tomek zaczął z lekka pochlipywać. Co tam ty? Hak zaczął też pochlipywać. Jesteś święty w porównaniu ze mną. Boże, boże. Chciałbym chociaż w połowie mieć taką nadzieję na zbawienie jak ty. Tomek nagle przestał szlochać i szepnął. Patrz, hak, przecież on siedzi tyłem do nas. Hak wyjrzał i radość wypełniła mu serce. Jak Boga kocham, siedzi tyłem! A przedtem jak siedział? Tak samo! Że też o tym nie pomyślałem. Co za osioł ze mnie! Jakie to wspaniałe! Ale w takim razie komu on wyje? Wycie urwało się. Tomek nadstawił uszu. Co to może być? Coś jakby świnia chrząkała. Wiesz, Tomek, to chyba ktoś chrapie. Tak, ale gdzie to może być, hak? Chyba tam, po drugiej stronie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mój stary też tu czasem spał, razem ze świniami. Ale jak on chrapie, to dom się trzęsie. Zresztą ojciec już tu nie przychodzi. W chłopcach znowu obudził się duch awanturniczej przygody. Hak, pójdziesz ze mną? Wiesz? Raczej nie, to może być pół Indianin Joe. Tomek zdrętwiał. Ale pokusa była zbyt wielka. Coś nieodparcie ciągnęło ich w tamtą stronę. Postanowili zobaczyć, co to jest i dać nogę natychmiast, gdyby chrapanie ustało. Zaczęli się skradać na palcach, jeden za drugim. Byli już o kilka kroków od śpiącego, gdy Tomek nadepnął na gałąź, która złamała się z głośnym trzaskiem. Serca zamarły im z przerażenia. Śpiący stęknął, i odwrócił się tak, że światło księżyca padało na jego twarz. Był to Mów Potter. Strach chłopców minął zupełnie. Cicho wycofali się za mur i zatrzymali się na chwilę, aby się pożegnać. Przeciągłe, żałosne wycie znowu rozdarło ciszę nocną. Odwrócili się i zobaczyli obcego psa stojącego nieopodal legowiska Pottera i z podniesionym pyskiem wyjącego do nieba. Boże, to dla niego! krzyknęli chłopcy jednocześnie. Wiesz, Tomek, mówią, że dwa tygodnie temu jakiś bezpański pies wył o północy przed domem John'ego Millera i tej samej nocy hukał im puszczyk na dachu, a przecież nikt tam nie umarł. Tak, wiem o tym. I co z tego? A wiesz, że tydzień temu, w sobotę, Gracja Miller upadła na rozrzeżoną blachę w kuchni i strasznie się poparzyła? No tak, ale nie umarła, a nawet czuje się już dużo lepiej. Aha, poczekaj tylko, a zobaczysz. Przyjdzie na nią pora, tak samo jak na mufa potera. Wszyscy Murzyni tak mówią, a oni znają się na takich rzeczach. Rozstali się w zamyśleniu. Już niemal świtało, gdy Tomek wślizgnął się przez otwarte okno do pokoju. Rozebrał się jak najostrożniej i zasnął, gratulując sobie, że nikt nie zauważył jego nocnej wycieczki. Nie domyślał się, że słodko pochrapujący Sid nie śpi już od godziny. Gdy się obudził, łóżko Sida było puste. I porządnie zasłane. W świetle dnia i w powietrzu było coś, co świadczyło, że jest już bardzo późno. Tomka tknęło złe przeczucie. Dlaczego go nie obudzili? Nie męczyli jak zwykle, tak długo, dopóki nie wstał. Najwyraźniej działo się coś niedobrego. W pięć minut ubrał się i zszedł na dół, wciąż senny i wewnętrznie rozbity. Wszyscy siedzieli jeszcze przy stole, ale było już po śniadaniu. Nie usłyszał ani słowa wyrzutu, ale odwrócone od niego oczy. Ogólne milczenie i jakiś uroczysty nastrój napełniały trwogą serce winowajcy. Usiadł za stołem i silił się na beztroską wesołość, nadaremnie. Nikt się nie uśmiechnął ani nie odpowiadał na jego zaczepki. Zamilkł, a dusza jego pogrążała się w czarnym smutku. Po śniadaniu ciotka wzięła go na bok. Tomek odetchnął z ulgą, bo był pewien, że dostanie zwyczajne lanie. Pomylił się jednak. Ciotka rozpłakała się. Pytała, jak on może przysparzać jej tyle bólu, doprowadzać do tego, żeby serce jej pękło. Wreszcie kazała mu tak dalej postępować: zmarnować swoje życie, a ją posiwiałą ze zgryzoty wpędzić do grobu, bo szkoda już dla niego czasu. To było gorsze niż tysiąc kijów. Serce bolało Tomka więcej niż bolałoby go siedzenie po dostaniu w skórę. Płakał, błagał o przebaczenie i raz po raz przyrzekał poprawę. Został wreszcie odprawiony. Ale czuł, że otrzymał tylko częściowe rozgrzeszenie i że nie bardzo mu ufają. Wyszedł z tej rozmowy tak przygnębiony, że nie miał nawet ochoty do zemsty na sidzie. Dlatego całkiem niepotrzebne było pośpieszne wycofanie się braciszka tylnymi drzwiami. Tomek powlókł się do szkoły smutny i posępny. Dostał tam razem z Joharperem porządną burę za to, że poprzedniego dnia poszli na wagary. Ale przyjął ją z miną człowieka, który ma poważniejsze zmartwienia. I nie zwraca uwagi na takie drobiazgi. Potem usiadł na swoim miejscu. Oparł łokcie na ławce, objął głowę rękoma i wpatrywał się w ścianę, skamieniałym wzrokiem męczennika, którego cierpienie doszło już do kresu ludzkiej wytrzymałości. Pod łokciem poczuł jakiś twardy przedmiot. Po długiej chwili, powoli, ze zbolałą miną, zmienił pozycję i niechętnie wziął ów przedmiot do ręki. Był zawinięty w papier. Rozwinął go. Nastąpiło przeciągłe, głębokie, rozdzierające westchnienie i serce mu pękło. Leżała przed nim jego miedziana gałka. Była to ostatnia kropla, która przelała kielich goryczy.